Zapraszam na test Hondy HR-V. Jest to trzecia generacja tego modelu, a premiera w Polsce miała miejsce w grudniu 2021 roku. Honda bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeśli obejrzysz do końca film, przekonasz się dlaczego. Za chwilę przejdę dalej, ale żebym mógł pokazywać Ci kolejne coraz ciekawsze samochody, poproszę Cię o lajka. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny materiał. Twoje zaangażowanie ma duży wpływ na oglądalność, a to przekłada się na kolejne testy samochodów. Prezentowany samochód jest w topowej wersji Advanced Style, dzięki czemu mamy fajne, stylistyczne detale. Jest to na przykład czerwona listwa wzdłuż nadwozia, trzy kolorowe paski na grillu, dwukolorowe nadwozie z railingami i obudowy lusterek w kolorze dachu. Honda bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo ma mnóstwo części akcesoryjnych w opcji, które mogą zmienić i wyróżnić samochód. Może to być na przykład czarna osłona chłodnicy, obudowa lusterek w kolorze czarnym, nakładki na progi i tak dalej. Więcej można zobaczyć w konfiguratorze na stronie Hondy. Samochód ma nisko padającą linię dachu, a dzięki ukrytej klamce tylnych drzwi można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z trzydrzwiowym nadwoziem. Już w podstawowej wersji otrzymujemy reflektory LED oraz 18-calowe felgi aluminiowe, dokładnie tak jak widzicie. Z tyłu zwracają uwagę światła z takim efektem 3D oraz listwa świetlna poprowadzona praktycznie przez całą pokrywę bagażnika. Szkoda, że kierunkowskaz jest niestety w technologii tradycyjnej. Jak oceniasz stylistykę Hondy HR-V? Daj kciuk w górę, jeśli Ci się podoba, lub napisz w komentarzu. Zobaczmy teraz najważniejsze wymiary. Długość Hondy HR-V wynosi 4340 mm, rozstaw osi 2610 mm, a prześwit 188 mm. Zajrzyjmy w takim razie, co mamy pod maską. Jest tutaj zespół napędowy, hybrydowy, napędzający przednie koła, który składa się z silnika benzynowego, czterocylindrowego pojemności 1,5 litra oraz dwóch silników elektrycznych. Do tego mamy przekładnię bezstopniową ECVT oraz akumulator trakcyjny. Maksymalna moc układu wynosi 131 koni mechanicznych, a moment obrotowy to 253 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 10,6 sekundy. Jest to jedyny napęd, który jest obecnie dostępny w Hondzie HR-V. Moim zdaniem, jeżdżąc głównie w miarę spokojnie w mieście, w zupełności to wystarczy. Samochód jest głównie napędzany silnikiem elektrycznym. Przy ruszaniu zawsze preferencja jest dla silnika elektrycznego, który jest zasilany z akumulatora trakcyjnego. Potem w dalszym ciągu samochód głównie jedzie na silniku elektrycznym, ale silnik spalinowy poprzez generator w międzyczasie uzupełnia prąd w akumulatorze. Dopiero przy prędkościach przekraczających 90 km na godzinę komputer zaczyna preferować do bezpośredniego napędu silnik spalinowy, ale jeśli pojawi się odpowiednia ilość prądu w akumulatorze, silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy. To wszystko przekłada się na bardzo małe zużycie paliwa. W mieście spalanie jest wręcz szokująco niskie, ale na trasie do 120 km na godzinę też według moich pomiarów jest dobrze. Już przechodzę do omówienia szczegółów. Robiąc próbę najniższego spalania w mieście, wyszło mi średnio 4 litry na 100 km, a jaki był w tym czasie ruch, właśnie widzicie w tym momencie na przyspieszonym filmie. Moje obserwacje z innych dni wykazały, że jeżdżąc zupełnie normalnie, nie skupiając się na niskim zużyciu paliwa, spalanie w mieście oscylowało między 4 a 5 litrów na 100 km. Jak jeździłem w mieście i nie wciskałem gwałtownie pedału gazu, a zwykle nie ma takiej konieczności, to silnik spalinowy, który włączał się od czasu do czasu, żeby podładować akumulator trakcyjny, był prawie niesłyszalny.
W każdym razie nie przeszkadza mi w żaden sposób jego praca. Uważam, że samochód w mieście jest bardzo ekonomiczny. Jeśli też tak uważasz, daj kciuk w górę lub napisz w komentarzu swoje zdanie. A jak spalanie wygląda w trasie? Zrobiłem pomiary przy prędkości 90 km na godzinę, 120 i 140 km na godzinę. A wygląda to tak. Przy prędkości 90 km na godzinę spalanie wynosi około 4,4 litra na 100 km. Jadąc z prędkością 120 km na godzinę, komputer pokazywał spalanie w granicach 6,7 litra na 100 km. Z kolei przy prędkości 140 km na godzinę spalanie było w granicach 9,7 litra na 100 km. Sprawdziłem też, ile faktycznie spaliłem paliwa jadąc autostradą najczęściej około 120 km na godzinę na odcinku około 440 km. Po przejechaniu trasy zatankowałem zbiornik pod korek i wyszło 30,72 litra, co oznacza średnie spalanie na tym odcinku około 7 litrów na 100 km. Przy okazji dodam, że zbiornik ma pojemność 40 litrów. Jeśli ktoś z Was jest użytkownikiem Hondy HR-V, to poproszę o komentarz, jak spalanie wygląda w Waszym przypadku. Dobrze, zerknijmy w takim razie, jak wygląda przestrzeń ładunkowa. Tym razem nie zaczynam od bagażnika, tylko od pokazania Wam super patentu zwanego Magic Seats. Zobaczcie, jak można złożyć tylne fotele. Możemy podnieść siedzisko do góry, zabezpieczyć je, żeby pozostało w takiej uniesionej pozycji. Teraz widać, jaką uzyskujemy w ten sposób przestrzeń. To jest po prostu niesamowite, ile teraz mamy miejsca. Można przewieźć bez problemu szafkę lub inne gabarytowe przedmioty. Podoba mi się też przemyślany sposób na mocowanie tylnego dywanika. Plastikowe elementy można po prostu wsunąć pod osłonę progu. Zapomniałbym jeszcze o pokazaniu Wam dodatkowej przestrzeni. Mamy taką przestrzeń pod siedziskiem. Tego nie spotkałem w innych znanych mi samochodach. A to rozwiązanie bardzo mi się podoba. Ale bardzo ciekawie rozwiązane jest składanie tylnej kanapy. Zobaczcie, jak to wygląda. I składanie tylnej kanapy. O, może tak podczas składania schodzi w dół siedzisko i tworzy się praktycznie równa powierzchnia. Dobra, zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda w bagażniku. Jeszcze zerknijcie na pilot. No i tutaj mamy trzy funkcje: otwieranie, zamykanie, otwieranie i zamykanie bagażnika. Także bagażnik można otworzyć i zamknąć z pilota, jak też przycisku, który jest obok kierownicy. I teraz sobie otworzymy bagażnik. Pilot trzeba troszeczkę dłużej przytrzymać. I teraz zobaczcie. Półka podnosi się nam razem z pokrywą. Jest miękka taka. Więc tutaj nigdy to nie ma problemu z półką. Nie trzeba się męczyć, gdzieś tam ją podnosić i tak dalej. Powierzchnia praktycznie jest równa. Leciuteńki taki niewielki uskok, ale to jest
idealnie równo w zasadzie. Tutaj mamy lampkę LED-ową, po drugiej stronie również. Niewielkie takie zagłębienia. I tak, po drugiej stronie znowu lampka. Tutaj jest troszeczkę większe zagłębienia. I haczyk. Oprócz tego mamy jeszcze taki schowek tutaj. Dość głęboki. Plus taki mniejszy jeszcze. I takie gumeczki. Można sobie coś przyczepić. Uważam, że jeśli chodzi o powierzchnię załadunkową, jest to naprawdę super rozwiązana. Zaskakująco dla mnie to jest, że tutaj można tak dużo zmieścić. No i to miejsce z tyłu, no to jest po prostu niewiarygodne, że tak można to rozwiązać. Okej, dobra. To zamknijmy. Tu ją pokrywa. Znowu trzeba wcisnąć, przetrzymać. Zobaczmy, jak się prezentuje wnętrze. Bardzo fajnie to wygląda, że tutaj mamy kolory jasne, połączone z ciemniejszym. Fotele mają wstawki z skóry syntetycznej. To mamy materiał. Przeszyć na kierownicy w odcieniu czerwonego. To też jest takie dość przyjemne. Wygląda bardzo miękkie. Takie miękkie nie jest, ale dość przyjemne. Ten element jest miękki. Tu już jest trochę bardziej twardo. Ale nie jest źle. Sporo głośników jest, ten system muzyczny jest standardowy, ale dość dobrze daje radę. Tu mamy większy głośnik. Regulacja ręczna. Pochylenie i wysokość. Aha. Bardzo miły akcent mamy tutaj. Wstawka metalowa. No ładnie to się prezentuje wszystko. Naprawdę. Z tyłu klamkę do otwierania mamy z boku. Głośnik. Tutaj pewnie jakiś wysokotonowy. I mnóstwo miejsca. Zobaczcie, jak tego miejsca jest dużo. Podłokietnik taki troszkę się podpiera na siedzeniu. To środkowe miejsce jest na pewno trochę mniej wygodne, bo jest takie odstające do góry. Ale miejsca jest z pewnością dużo. Gazetowniki. Tutaj miejsce na telefon. Punkty świetne. 4 LED-owe. Z przodu też oczywiście są. Muszę przyznać, że materiały zastosowane do wykończenia wnętrza są w mojej ocenie dobrej jakości. Szczególnie jak na ten segment samochodów. Co prawda w miejscach, gdzie mamy sporadyczny kontakt, plastiki nie są miękkie, ale mam wrażenie, że ich jakość jest dobra. Drzwi po zamknięciu zakrywają progi, więc nie pobrudzimy się przy wsiadaniu i wysiadaniu. Zachwycony jestem ilością miejsca dla pasażerów z tyłu. Pasażerowie z tyłu nie powinni absolutnie narzekać na ilość miejsca na nogi. Honda
zastosowała wiele rozwiązań, które nie są oczywiste w tej klasie, na przykład podświetlane gniazda USB, podświetlane lusterka w osłonie przeciwsłonecznej, regulacja wysokości pasów itd. Zabrakło mi tylko regulacji podłokietnika między kierowcą a pasażerem oraz podświetlania schowka przed pasażerem z przodu. Omówmy sobie, jakie mamy dostępne funkcje z poziomu kierowcy. To tak zaczynając od drzwi, to tutaj mamy oczywiście sterowanie wszystkich szyb. Możemy zamykać drzwi, otwierać. Również tym przyciskiem możemy to zrobić. Regulacja lusterek i składanie lusterek. Klamka jest chyba metalowa. Tutaj mamy częściową regulację nawiewu, bo jeszcze regulację nawiewu mamy tutaj. Też możemy regulować. Zmienia nam się. To są fizyczne przyciski. Pokrętła z takim klikiem fajnym. Tutaj mamy podgrzewanie foteli w 3 stopniach, bardzo wydajne. I tutaj po kolei jeszcze oblik zamknięty. Nawiew na szybę. Oczywiście tutaj związane pokrętła z klimatyzacją. Podgrzewanie lusterek i tylnej szyby. W tunelu środkowym tradycyjny lewarek do obsługi skrzyni biegów. Mamy funkcję tutaj rekuperacji B. Miejsce na telefon i jednocześnie ładowarkę indukcyjną. A co ciekawe, nie każdy to może zauważyć w pierwszym momencie, ale jest też tutaj dodatkowe miejsce na telefon. Drugi. Podobają mi się bardzo tutaj te łopatki, które nam tutaj dają możliwość regulacji rekuperacji. Bo ustawiając dźwignię w tryb B, muszę włączyć silnik. Jak włączymy w tryb B, to łopatkami możemy zmieniać właśnie rekuperację, która jest tutaj. Zmniejszyć rekuperację bądź zwiększyć. Po lewej stronie kierownicy mamy przyciski, którymi możemy zmieniać informacje w lewym wyświetlaczu oraz do regulacji głośności. Po prawej stronie kierownicy mamy przyciski do ustawień tempomatu adaptacyjnego oraz do uruchomienia asystenta pasa ruchu. W mojej ocenie asystenci kierowcy działają bardzo dobrze. Mamy możliwość ustawiania czułości według swoich preferencji. I jeszcze mamy do dyspozycji ekran, gdzie tutaj podstawowa funkcja to są takie kafelki, czyli tu mamy aplikację, połączenie z Bluetooth, komputer pokładowy, telefon, radio, ustawienia ogólne, ustawienia pojazdu. Mamy też regulację głośności, oprócz tej, która jest w kierownicy, a tutaj można sobie pasażer ewentualnie regulować, ustawienia pojazdu, tu mamy coś takiego, różne ustawienia dotyczące właśnie systemu wspomagania kierowcy, w zależności co nam pasuje. Licznika, ustawienia dostępu bezkluczykowego,
oświetlenia, ustawienia drzwi, okien, pokrywy. Jak oceniasz wnętrze Hondy HR-V? Jeśli podoba Ci się Honda, daj kciuk w górę lub napisz swoje zdanie w komentarzu. Przy okazji pamiętaj o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny materiał. Sprawdziłem też, jak wypada wyciszenie wnętrza. Próbę wykonałem na oponach zimowych Michelin Pilot Alpine 5 o rozmiarze 225x50R18. Nawierzchnia drogi była sucha. Zobaczcie, jakie wyszły mi wyniki. Przy prędkości 90 km na godzinę odnotowałem około 66 dB. Jadąc z prędkością 120 km na godzinę, urządzenie pomiarowe oscylowało w okolicach 69 dB. Z kolei, mając na liczniku 140 km na godzinę, pomiar wahał się między 70 a 71 dB. Biorąc pod uwagę segment, w jakim można umieścić samochód, moje osobiste odczucie było takie, że jadąc z całą prędkością do 120 km na godzinę, czułem się komfortowo. Mogłem bez wysiłku rozmawiać i słuchać muzyki. Niestety, jak była potrzeba wyprzedzania, silnik spalinowy wchodził na wysokie obroty, co już nie było przyjemne dla ucha. Natomiast jadąc jednostajnie powyżej 120 km na godzinę, nie miałem już komfortu akustycznego. Moim zdaniem oświetlenie zewnętrzne Hondy HR-V prezentuje się bardzo interesująco. Jak na początku filmu wspomniałem, każda wersja ma w standardzie reflektory LED z automatycznymi światłami drogowymi. Ale w topowej wersji Advanced Style dodatkowo dostajemy m.in. doświetlanie zakrętów i automatyczną regulację wysokości reflektorów. Warunki podczas testu reflektorów były utrudnione, bo niestety padał deszcz. Moim zdaniem statyczne reflektory LED świecą przyzwoicie, ale też znacząco nie wyróżniają się. Za to we wnętrzu podoba mi się podświetlenie gniazd USB oraz pokrętł od klimatyzacji, które zmieniają kolory na czerwono, jeśli zwiększymy temperaturę, a na niebiesko, jeśli ją zmniejszamy. Honda HR-V bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie w wielu elementach. Posiadając ten samochód, z pewnością można wyróżnić się z tłumu bardzo popularnych samochodów. W mojej ocenie zawieszenie jest komfortowe, ale jednocześnie Honda nie obawia się zakrętów. Układ kierowniczy jest precyzyjny, ma lekki opór. Miałem po prostu przyjemność z jazdy tym samochodem. Napęd hybrydowy jest niesamowicie oszczędny. Dla mnie na plus jest też 4-cylindrowy silnik zastosowany w napędzie oraz symulacja zmiany biegów. Jeśli jeździmy głównie w mieście i nie przyspieszamy gwałtownie bez potrzeby, to praca napędu jest mało słyszalna i harmonijna. Materiały zastosowane do wykończenia są dobrej jakości. W topowej wersji nieźle wpisuje się zestaw muzyczny, który składa się z 8 głośników, chociaż nie jest sygnowany żadnym logo. Trudno u konkurentów w tej klasie znaleźć tak przestronne wnętrze, nie wspominając nawet o fantastycznym systemie składania tylnych siedzeń Magic Seats. Podczas jazdy na trasie brakowało mi trochę lepszych osiągów przy wyprzedzaniu i niestety też przy tej okazji, gwałtownie wciskając gaz, dawały się we znaki wysokie obroty silnika. Powyżej prędkości 120 km na godzinę było też dla mnie trochę za głośno. Brakuje mi też w opcji lub najwyższej wersji adaptacyjnych reflektorów. Poza tym, moim zdaniem, Honda HR-V wypada bardzo, bardzo dobrze i uważam, że warta jest swojej ceny. To w takim razie zobaczmy, jak wygląda aktualny cennik. Ceny Hondy HR-V zaczynają się od niecałych 145 tysięcy złotych, ale już wersja podstawowa jest bardzo bogato wyposażona. Trzeba też pamiętać, że jest to napęd hybrydowy, który kosztuje znacznie więcej niż tradycyjny napęd.
Napisz w komentarzu, jak oceniasz ten samochód. Czy twoim zdaniem to ciekawa propozycja na rynku? Jeśli jesteś już posiadaczem Hondy HR-V, podziel się swoją opinią. Jeśli podoba ci się materiał, który przygotowałem, poproszę o kciuk w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny film. Twoja aktywność bardzo mi pomoże w realizacji kolejnego testu. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.